Witajcie drodzy kochani, ja bym chciał dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat dobrego i złego myślenia, ponieważ wielokrotnie zauważam, że ludzie się bardzo kłócą ostatnio, czy to w sklepie, czy to na stacji benzynowej, czy to gdziekolwiek w parku, nawet dochodzi do rękoczynów. Nie tylko jest to, dzieje się to w Polsce, dzieje się to również tutaj w Hiszpanii. Ostatnio miała tutaj bójka w barze w Santa Ursuli, pobili się ludzie. Dlatego właśnie robię ten filmik, żeby was uświadomić, co się dzieje, więc w tej chwili mamy bardzo negatywne układy gwiezdne, negatywne układy astrologiczne, które potrwają aż mniej więcej do 23 września. Nie są to układy zbyt specjalne. Także drodzy kochani, musimy jako ludzie kontrolować nasze emocje, musimy kontrolować nasze myśli, musimy kontrolować nasz umysł. Bo jeżeli nie uprawiamy jogi, jeżeli nie kontrolujemy naszego umysłu, jeżeli nie kontrolujemy naszych czynów, to po prostu zmysły robią z nami co chcą. Nie mamy po prostu jakby... Po prostu nie mamy kontrolowanych naszych zmysłów i nasze zmysły prowadzą, tak, takie konie, które są po prostu bez uprzęży, prowadzą nas gdzie chcą. Jedni po prostu latają po miastach za zadowalaniem własnego języka, zadowalają własny język potrawami, które są przyjemne dla języka, smakując piękne potrawy. Drudzy szukają czegoś innego. Są po prostu sługami zmysłów. Również te emocje negatywne w stosunku do innych ludzi, drodzy kochani, trzeba kontrolować. Jeżeli nie mamy kontroli nad tymi zmysłami i dochodzi do bójki w jakimś barze, pobiliśmy kogoś, no po prostu jest jakaś bójka. No i potem przychodzi policja i robi mandat na jakieś 5 tysięcy, 10 tysięcy lub po prostu jakieś kolegium lub coś takiego się dzieje. No to w ten czas jest już taka sytuacja więcej nieprzyjemna. Dlatego w tych czasach, kiedy jest wszystko tak utrudnione przez ten wirus, wiele ludzi ma jakby różnorakie myśli, nie zawsze pozytywne, nie zawsze są myśli jakieś pozytywne, to właśnie w tym czasie powinniśmy więcej pracować nad sobą, pracować nad naszym umysłem, pracować nad naszymi czynami, kontrolować nasze czyny, nasze odruchy i starać się być osobą raczej spokojną, nie agresywną, ponieważ ta agresja zwróci się, drodzy kochani, przeciwko nam i to jest bardzo, bardzo istotny faktor, żeby kontrolować umysł, żeby wszystkie myśli móc kontrolować, nie myśleć źle o nikim, nie życzyć nikomu źle, ponieważ czasami jest tak, że myśl, którą życzymy danej osobie, się może zrealizować. Jeżeli życzymy na przykład śmierci sąsiadowi, czy ktoś może życzyć śmierci drugiej osobie, no to w ten czas to się może zrealizować i ta osoba po prostu w jakiś sposób może mieć problemy. Tylko myśląc, możemy stworzyć pewną sytuację, pewną sytuację, która realizuje się w rzeczywistości. Nie musi to być od razu, ale może być to za kilka dni, za kilka miesięcy, za kilka lat. Myśląc w jakiś sposób, rzucamy pewną mantrę, pewną energię, jakby myślokształt, rzucamy w kierunku danej osoby i to się po prostu realizuje. Także drodzy kochani, ja chciałbym jak najbardziej zaapelować do was, żebyście mieli myśli jak najbardziej pozytywne, żebyście się modlili do najwyższego sobie Boga, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, czy jest w jodze, żeby po prostu każdy się modlił do Boga, ponieważ nie tylko to pomoże sytuacji światowej, ale również wam, drodzy kochani. Pomoże w takim sensie, że kontrolujecie lepiej własny umysł, własne zmysły, własną energię ci, którą posiadacie w ciele. Także jeszcze raz was serdecznie namawiam do kontroli waszych myśli. Najlepiej, żeby to mieć kontrol nad tym wszystkim, wstawać z rana. Nie spać do 10, do 11, do 12, tylko właśnie z rana wstać, zrobić medytację w jakikolwiek sposób, pochodzić po lesie, pomedytować, przemyśleć pewne sprawy i dzięki temu będziecie mogli po prostu kontrolować własny umysł. Na marginesie polecam wam, drodzy kochani, odpromiennik mojej firmy Energy Aron. To jest akurat odpromiennik na dom. Również posiadamy podkładki, które są na harmonizowanie struktur wody. Te podkładki możecie zakupić na linku pod YouTube'em. Także ja
chciałbym z Wami się pożegnać. Dziękuję za uwagę i do widzenia.